Właściwie to region, który skrywa w sobie wiele atrakcji. Dzisiaj zapoznam Państwa z jedną z największych turystycznych atrakcji Kociewia, Grodziskiem Owic. A poza tym pokażemy Wam, jak przyrządza się ten słynny kociewski szandar, zwany blacharzem. Znajdujemy się na Grodzisku w Owidzu. Jest to jedyne takie miejsce na Kociewiu, w którym można zobaczyć rekonstrukcję średniowiecznego grodu. Grodzisko w Owidzu składa się z wielu elementów, które wpływają na atrakcyjność tego miejsca. Jednym z nich właśnie jest sam gród na szczycie naturalnego wzniesienia, gdzie w latach 70. były prowadzone wykopaliska i na bazie tych wykopalisk można było odtworzyć rzeczywisty kształt, jaki ten gród posiadał. Jednym z najważniejszych elementów, jakie są w naszym grodzie, to jest brama główna, przez którą przechodzili właśnie wszyscy mieszkańcy grodu, czy to rzemieślnicy, czy to handlowcy, czy też osoby, które dbały o bezpieczeństwo naszego grodu, wojowie. W tamtych czasach oczywiście rycerstwo jeszcze nie istniało, bo to dopiero XIII wiek. Na naszym grodzisku posiadamy 10 chat, gdzie każda z nich jest zagospodarowana przez różne grupy, które odtwarzają nawet różne okresy historyczne. W jednych mieszkają starogardzkie bractwo rycerskie, inne należy do gdańskiej roty mieszczańskiej, jeszcze inne do kompanii Białego Gryfa. Oni zagospodarowują te chaty w taki sposób, żeby jak najwierniej odtwarzały miejsce, w którym można było mieszkać. Czyli chata w głównej mierze posiadała palenisko, miejsce, gdzie można spać, gdzie można mieszkać, gdzie można normalnie żyć. Prócz chat typowo mieszkalnych były chaty rzemieślnicze, w których pracowali kowale, cieśla pracował, tkaczka. Nawet można zobaczyć chatę rybaka, który codziennie zmaga się z połowem ryb, żeby wyżywić wioskę. Grodzisko posiadało bardzo wiele elementów obronnych, mimo tego, że w XI-XII wieku zostało one zdobyte i całkowicie spalone. Jednym z najważniejszych elementów obronnych jest palisada, która dawała nam dużą ochronę przed najazdami nieprzyjaciół. Natomiast wieżyczki obronne pozwalały nam zobaczyć, czy ktoś w oddali nie zbliża się do naszego grodu, żeby nas zaatakować. Dzisiaj gościmy grupę z gdańskiej roty mieszczańskiej, która akurat właśnie się posila. Oni przyszli nam przedstawić, jak w tamtych czasach żyło mieszczaństwo, żeby pokazać, jak prowadzono musztrę, czy też stworzenie takiego klimatu, w którym można by było zainscenizować może życie w tamtych czasach. To jest naprawdę bardzo fajna atrakcja dla szkół, dla uczniów, którzy mogą poznać, jak to wtedy się żyło, jak to się mieszkało, co wtedy nosili i co w tamtych czasach jadano. Właśnie słyszymy jedną z naszych czterech owieczek, które właśnie tu do mnie przyszły. Posiadamy również kozę, która lubi bardzo często uciekać z zagrody, ale jest bardzo niegroźna, lubi się zaprzyjaźniać z ludźmi, jest bardzo skora do bycia głaskaną. To jest taki nasz grodziskowy pieszczoch. Od niedawna funkcjonuje u nas plac zabaw, który, mógłbym śmiało powiedzieć, jest jednym z większych na Pomorzu. Dzieci mają naprawdę wiele frajdy, korzystając z sprzętu, jaki został tutaj wybudowany. To są nie tylko zjeżdżalnie, to są również różnego rodzaju tory przeszkód, którym mogą się dzieciaki mierzyć i ścigać, zobaczyć, które z nich jest lepsze.
Za moimi plecami znajduje się budynek główny, w którym są wszelkiego rodzaju wystawy i rekonstrukcji historycznych, a także znalezisk archeologicznych, które były prowadzone tutaj w latach 70. Budynek główny służy również imprezom okolicznościowym, czy też spotkaniom osób, które zajmują się nie tylko historią, ale też sprawami typowo codziennymi. Samo Grodzisko również prezentuje bardzo piękny krajobraz. Jak się wejdzie na wieżę widokową, to można zobaczyć okręg kilku kilometrów i poczuć ten klimat tego miejsca, poczuć klimat tamtych czasów, no i poczuć się jakby tak bardziej swobodnie, gdzie po prostu nie ma ograniczeń, czuć się wolnym. Ponownie gościmy u pani Elżbiety Gornowicz w Osówku w gminie Osieczna. Tym razem dowiemy się, jak przyrządzamy szandara, zwanego także sztybrychem czy blacharzem. Dzień dobry pani Elu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że powie nam pani, jak się robi tego słynnego na Kociewiu szandara. Szandar jest robiony z tartych ziemniaków, ciasto jest posolone, wlewa się to na blachę wysmarowaną tłuszczem i posypuje z wierzchu szpyrkami. To jest wszystko. Czyli te składniki, które znajdują się na tym stole, to są podstawowe, jedyne składniki szandara. Tak. Ziemniaki, sól i boczek, tak? Tak. Boczek, który nakładamy na ciasto. Na ciasto przed pieczeniem. Czyli jak widzimy, jest to bardzo, mówiąc kolokwialnie, biedna kuchnia, bo taka też kuchnia kocieska była, prawda? Tak. I co dalej robimy, jeżeli zetrzemy te ziemniaki? Utarte ziemniaki wlewamy na blachę, polaną wytartą smalcem lub, jak nie ma smalcu, można wytrzeć olejem, ale lepiej jest smalcem. Kiedyś, jak nie było, no nie było czym wytrzeć tych blach, to słoninę. Przepraszam, na jakich oczkach trzemy? Czy to ma znaczenie? Tak, na tych. Na tych. Aha, na, tak jak do plasków ziemniaczanych. Tak. Kiedyś jak nie miała gospodyni smalcu czy oleju, to wkładała na blachę plastry słoniny, bo kiedyś świnie miały grubą słoninę, tak jak dzisiaj. Wkładała na chwilę do piekarnika, wytopił się tłuszcz, wyciągała blachę i dopiero wlewała to ciasto, ciasto utarte na blachy i układała te szpyrki. I również do nagrzanego piekarnika? Jak tak, piekarnik. I ile pieczemy? Około godziny, a napalone musi być tak samo jak do chleba. Potrzebuje szandar dużo. Pani Elżbieta, proszę mi powiedzieć, na taką blachę, taką tradycyjną, ile ziemniaków? Kilogram, dwa? 3 kilogramy ziemniaków. Aha, 3 kilogramy tak trzeba poczuć na tej tarce. Tak. Około 3 kilogramów. Chylę czoła przed nowoczesnymi urządzeniami kuchennymi w tym momencie. Pani Alino, kiedyś tarka nie była taka jak teraz. Się nazywały raszki i były takie długie, pamiętam. Były gwoździem robione. Jeszcze na takiej tarce tarłam blacharza. A blacharz był robiony zawsze na koniec wykopek. Tak jak tutaj na wykopkach byłam, zaraz po ślubie, to dużo ludzi zbierało ziemniaki, bo dużo było sadzone. To byłam zwalniana z pola, ja ze szwagierką i przychodziłyśmy trzeć ziemniaki, a teściowa piekła. Zdarzało mi się jeść szandar dwudniowy, odpieczony, odgrzany. Był równie smaczny jak ten gorący. Ja też lubię bardzo przysmażony. Nawet lepszy. Niektórzy nawet wolą przysmażonego szandara. I można go na przykład z keczupem zjeść, prawda? Czyli takie połączenie tradycyjnej kuchni z czymś nowoczesnym, co szczególnie dzieci lubią. Tak, właśnie. Młode pokolenie do wszystkiego je keczup. Jeszcze niedługo do rosołu będą sobie dawali. Ale moje dzieci jedzą z keczupem szandara, to muszę powiedzieć. Potarliśmy już wszystkie ziemniaki i co dalej? Teraz
musimy trochę dokroić szpyrki. Ja teraz posmaruję blachę smalcem. Osobiście wolę smarować smalcem niż olejem, bo to ciasto tak nie pływa na tej blasze. I my boczek dajemy świeży, tak? Czy to, może być boczek... Nie. Boczek nie. Świeży, ale może być boczek solony świeży, może być wędzony. Teraz posolę tego szandara. I na taką blachę 3 kg tych tak. Ziemniaków. Tak, jeszcze tutaj muszę. Im więcej szpyrki, tym będzie tłuściejszy. Ta szpyrka na tym szandarze to jak te krosty tradycyjne na drożdżówce. Chyba no, największą popularnością się cieszą, co? I wkładam tak większe, nie 3/4, większe pół blachy. To znaczy, bo na takie... To na dwie blachy będzie, tak? Jeszcze zostanie na drugą, tak. Bo takiego grubego u nas lubią. Niektórzy pieką taki gruby właśnie na całą blachę. Graj za dom skrzypeczki, klarnety i basy. Niech szaną przypomną starodawne czasy. Jak to Francek z Rudziu z koszki są wywiją, że nie widział świata. I do pieca. Prawdziwy sekret tej potrawy tkwi w jej prostocie. Proste, a jakże apetyczne. Jest dumko ciewiaka. Jest dumko ciewiaka.